kto zna historię, wie, jakie są mechanizmy działania takiego masowego ruchu, jakim jest PiS. To jest ugrupowanie, które zrodzone jest przy okrągłym stole. Nie wynika ono z woli przywódców walki o niepodległość, czy nawet o Solidarność. To jest grupa ludzi wokół Wałęsy, wszystkim Lech Kaczyński, ludzi, którzy stawiali na Wałęsę, na układ z Amerykanami, chodzili zresztą do ambasady rosyjskiej, co jest w ogóle niesamowite. Jak myśmy siedzieli w więzieniu, walcząc o Polskę niepodległą, to Jarosław Kaczyński chodził na rauty do ambasady Związku Radzieckiego w rocznicę rewolucji październikowej. Ludzie tego nie rozumieją. W którym roku? No, choćby w roku 88. Są zdjęcia nawet zachowane z tego rautu. Więc jeszcze dla ludzi jest bardziej dziwne w PiS-ie i w Solidarności, jak się im przypomina, że Jarosław Kaczyński namawiał Jaruzelskiego do kandydowania na prezydenta. Mimo że Jaruzelski mówił, nie chcę, ogłosił to, że on jako odpowiedzialny za zbrodnię stanu wojennego nie powinien w ogóle kandydować. Wycofał się z kandydowania. Dlaczego go namówił Jarosław Kaczyński? Dlaczego ludzie Wałęsy budowali rząd Mazowieckiego ze zbrodniarzami komunistycznymi, z ministrami typu Siwicki, Kiszczak? Dlaczego rząd Mazowieckiego ogłosił, że polską racją stanu jest pozostanie wojsk radzieckich w Polsce i myśmy musieli robić okupację baz radzieckich w 90 roku. Dlaczego nie chcieli rozwiązać PZPR-u, musieliśmy robić okupację komitetów partii komunistycznej, żeby ją rozwiązać. No wynika to po prostu z pewnego układu geopolitycznego. Mianowicie pod koniec lat 80. Amerykanie postanowili po prostu kupić NRD, Związek Radziecki przekupić na dramatyczną sytuację ekonomiczną, jaka była w komunizmie. Nie było zboża, po prostu był straszny niedobór podstawowych dóbr, szczególnie właśnie żywności, mięsa i tak dalej. I Amerykanie weszli w układy z kierownictwem Związku Radzieckiego, uważając, że można ich przekupić, a część elit KGB-owskich uznała, że tu grozi im po prostu rozstrzelanie, jak społeczeństwo się dowie, jaki jest rozmiar zbrodni, więc lepiej się dogadywać i powoli zmieniać w jakichś liberałów, biznesmenów i tak dalej.